wyciszanie się i naszych umysłów po całym dniu pracy i myślę, że też pora jest odpowiednia na to, żeby troszkę się poruszać i móc już rozpocząć. Jeszcze taka mała wycieczka do dnia dzisiejszego, że wspominamy dzisiaj liturgicznie, ale dowolnie, gdzieniegdzie jako uroczystość Wincentego i czuję się zobowiązana do tego, żeby w imieniu Wincentego cukierkami poczęstować, tam są z tyłu w koszyczku. Więc na koniec, skoro na mnie padło dzisiaj, to nie mogę tego po prostu zaniedbać, więc z okazji świętego Wincentego, patrona naszej formacji na ten czas, ten taki cukierek symboliczny proszę sobie tam później się poczęstować. W tamtym tygodniu, kiedy ksiądz Piotr mówił o tym, jak rozpalać miłość, zapraszał nas, byśmy dali się poprowadzić tej miłości, miłości, która jest dynamiczna i która wymaga troski. I co zrobiliśmy z tym zaproszeniem przez ten tydzień? Jaki był mój krok, żeby tę miłość rozpalić? I czy Jezus, który jest miłością dynamiczną, został przeze mnie i przez ciebie zaopiekowany? Dopływamy powoli do końca pewnego etapu naszej formacji, ale żeby dopłynąć do tej mety, która przed nami, trzeba nam jeszcze mocno się spiąć i zjednoczyć wysiłki. Tak przeznacza nam formacja na ten czas. I często w życiu tak jest, nie? Że im bliżej mety, tym chciałoby się już odpuścić, ale to trzeba jednak się spiąć na tyle jest to możliwe po to, żeby docisnąć i do tej mety dopłynąć. I w życiu duchowym jest bardzo podobnie. I ten tydzień dał tobie i mnie taką możliwość. Pokazał, że trzeba odkryć mój bardzo konkretny, osobisty wysiłek, który jest niezbędnym warunkiem skuteczności wysiłków też całej wspólnoty. I pokazał, że ja i ty jesteśmy potrzebni wspólnocie. I po raz kolejny możesz to usłyszeć, że nie jest to tylko właśnie jakiś tam wyuczony slogan, że jesteśmy we wspólnocie, no to tak by wypadało, żeby co jakiś czas się ten wątek przewijał. Ja i ty jesteśmy tu bardzo potrzebni. I mimo tego, że doświadczamy jakichś trudności, że są dziedziny naszego życia, które wymagają pracy, to z całym tym bogactwem, z całym swoim bagażem ja i ty jesteśmy tutaj potrzebni i niezbędni. Że dzięki temu możemy tworzyć całość, tworzyć jedność. I dlatego dzisiaj też to wprowadzenie po to, żeby uświadomić sobie, ale też przypomnieć, że każdy z tych kroków, które omawiamy, jest ważny. Po to, żeby skupić się też na tym, co mamy na wyciągnięcie ręki. I dzisiaj chcę zaprosić cię do tego, żebyś skupił się na przyjaźni. Dlatego, że twój osobisty wzrost skutkuje też tym, że przenosi się on na tego, czy na tych, z którymi jesteś na co dzień. Że troska o nich i o siebie powoduje, że to też jest cecha dobrego przyjaciela. Że myślę, że każdy przyjaciel potrafi słuchać i też chce być słuchany. Ale w przyjaźni potrzebna jest też cierpliwość do siebie nawzajem. Po to, żeby tworzyć jedno ze sobą, ale też tym, który jest dawcą przyjaźni, który jest źródłem przyjaźni, który jest źródłem miłości. I te wszystkie
kroki, które, o których mówiliśmy, są po to, żeby zjednoczyć nasz wysiłek i trwać przy nim i od niego czerpać. Dlatego chcę cię zaprosić, żebyś wysłuchał pewnej opowieści. Pewien dobrze znany nauczyciel wędrował do Jerozolimy z grupą swoich uczniów. Jak przypuszczam, w tych warunkach na pewno było bardzo ciepło. I po całej swojej drodze ewangelizacji, uzdrawianiu, na różnego rodzaju nauczaniach, był zmęczony. I po tej długiej drodze przyszedł do pewnej wioski. Tam, jak w każdej jednej wiosce, były domy, ale on zapragnął wejść do jednego, myślę, że bardzo dobrze znanego mu domu, gdzie w gościnę podjęła go kobieta, która miała na imię Marta. Miała ona siostrę o imieniu Maria. Prawdopodobnie Marta była starsza, bardzo lubiła czuć się jako gospodyni domu i na pewno ją była. Jej takim głównym charyzmatem właśnie była gościnność. Cały swój czas poświęcała na to, żeby jak najlepiej ugościć tych, którzy przychodzą do jej domu. Natomiast druga, Maria, po tym jak ten znany i ceniony nauczyciel wszedł do domu, po prostu usiadła u jego stóp i tyle, i zastygła. Jak możesz się domyślać, może znasz to z własnego też podwórka, no Marta nie była dłużna swojej siostrze. Więc nie wiem, być może masz taką sytuację też w domu, czy może tego doświadczyłeś, czy doświadczyłaś, że nie zostawiła na niej suchej nitki. Ja osobiście myślę, że tak bym zrobiła, że bardzo mocno bym się z nią kusiła, dlaczego ona nie pomaga mi w przyjęciu gościa, który jest ważny. W naszej polskiej gościnności i tradycji jest to bardzo oczywiste, że uwijamy się wokół posług. Więc myślę, że tam było bardzo podobnie, że jeżeli przychodzi ktoś, kto jest znany, ceniony, to chce go ugościć jak najlepiej. Więc otóż Marta wygarnęła to swojej siostrze w obecności tego nauczyciela, zwracając się wprost do niego. Dlaczego ona jej nie pomaga? I wiesz, co usłyszała? Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą część, która nie będzie jej odebrana. Idea przyjaźni należy do charakterystycznego języka Bożego objawienia. Zwrócił na to już dużo wcześniej swoją uwagę Sobór Watykański II, który w konstytucji Dei Verbum podkreśla, że przez to objawienie niewidzialny Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół. Jest o tym mowa w Ewangelii Jana. I przestaje z nimi, aby zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty z sobą. Ta podstawowa prawda Bożego objawienia w pełni ziściła się w Jezusie Chrystusie, w Bogu, który stał się dla nas w całości, który jest Bogiem z nami, który jest Emmanuelem. I stała się ona też możliwa dla każdego człowieka dzięki Jego odkupieniu. I myślę, że mamy bardzo duże szczęście, że duchowość chrześcijańska jest duchowością przyjaźni z Chrystusem i z ludźmi, że nie jesteśmy odosobnieni, że trudno byłoby żyć tylko z Bogiem, pomijając drugiego człowieka,
że w naszej duchowości chrześcijańskiej nie jest to możliwe, bo sam Bóg o tym mówi, że przyszedł, aby być z nami. Tak On żyje i tego też wymaga od swoich uczniów. Spójrzmy jeszcze chwilę na te dwie kobiety. Marta, bardzo zapracowana gospodyni, zajmuje się obowiązkami domowymi wynikającymi z gościnności. Była całkowicie nimi pochłonięta, co uniemożliwiało też słuchanie słowa. Słuchanie gościa, Jezusa, który jest słowem. Przez to, że była pochłonięta tymi domowymi czynnościami, nie mogła wejść w relację. Chciała dać mu wszystko, ale zapomniała o sobie i swojej obecności. Myślę, że często jest też tak, że wtedy, kiedy chcemy przygotować jakieś dobre przyjęcie, podjąć naszych gości, właśnie uwijamy się wokół mnóstwa różnych prac, zabiegań. I kiedy przyjdą, to albo nie mamy siły, albo tak bardzo wszystko wskrzętnie próbujemy podać, żeby było ciepłe, że nie mamy czasu dla tych, którzy do nas przyszli, którzy nas odwiedzili. Że nie mamy czasu na spotkanie z nimi. Że nie mamy czasu na to, żeby posłuchać. Że nie mamy też czasu na to, żeby zobaczyć, jak oni rosną duchowo. Że nie mamy też czasu na to, żeby się zatroszczyć w takim innym wymiarze niż tylko takim typowo fizycznym. Że ciężko nam jest zbudować relacje. I druga Maria siedzi u stóp nauczyciela. Jakby w Marii jest paradoks. W tamtym czasie kobiety nie uczestniczyły w naukach. Nawet publicznie się z nimi nie rozmawiano, w sensie mężczyzna z kobietą. Że język Biblii o tym właśnie mówi. Że siedząc u stóp, to znaczy przyjąć postawę ucznia. Czyli jakby postawa Marii jest całkowitym przeciwieństwem tego, co w tamtym czasie kulturowo istniało. Maria wchodzi w relację mistrz i uczeń, mistrz i uczennica. Zajmuje miejsce uczniów. Być może oni tam są, bo przypuszczam, że skoro razem szli, to w tym domu też oni są. Ale myślę, że ewangelista Łukasz jakby pomija ten fakt po to, żeby skupić się na gościnności tego domu i na tym, co jest istotą, czyli właśnie na tym spotkaniu Marii z mistrzem. Że oni jakby odchodzą w cień. Że właśnie wiedząc o tym, że ten dom jest taki gościnny, to pewnie żaden problem dla Marii i Marty było przyjąć jeszcze 12 innych z nauczycielem. Że pewnie każdy by się tam najadł, napił, wyspał, mógł iść dalej i robić to, co robili do tej pory. Natomiast jakby pomija te wszystkie szczegóły, nawet pomija nazwę tej wsi. Wiemy z innych, że jest to Betania. Natomiast skupia się na gościnności tego domu, na pokazaniu relacji Boga, który przyszedł do człowieka, żeby aż tak bardzo z nim być. I możemy zauważyć, że Jezus nie gani Marty, ale też nie wychwala aż nadto Marii. Że często jakby czytając tą Ewangelię, ja osobiście reagowałam tak jak Marta. I za chwilę dalej u Łukasza przeczytamy o synu marnotrawnym, o miłosiernym ojcu, który pokazuje obraz starszego brata i młodszego. Bardzo podobnie. I też w tamtej sytuacji widziałam się jako starszy brat. Jakby nie rozumiem sytuacji ojca, nie rozumiem jego zachowania. Zawsze jestem z tobą, zawsze byłem z tobą, a nie dałeś mi. Ale czy poprosiłeś? Czy rozmawiałeś? Nie ma relacji. Widzimy tutaj, że Marta daje wszystko, co ma, jak najlepsze, daje. A Maria chce otrzymać.
Maria przyjmuje. I człowiek, dokonując wyboru, coś otrzymuje, ale też często coś musi stracić. Jedna z tych sióstr dawała, a druga napełniała się. Święty Augustyn o tej sytuacji mówi tak. Marta chciała nakarmić Jezusa, a Maria chciała być nakarmiona. I jak teraz w relacji przyjaźni pogodzić te dwie postawy? Jak zjednoczyć nasze wysiłki, żeby było dobrze? Papież Franciszek o tym mówi bardzo prosto, że mądrość serca polega na tym, żeby łączyć kontemplację i działanie. Że działanie musi wynikać z kontemplacji, czyli moje działanie, moja aktywność, moje dbanie o gościnę musi wynikać z mojej modlitwy, z mojego zasłuchania się w Jezusa, z mojego usiądnięcia przy jego, u Jego stóp, trwania przy Nim. Bo co mogę dać, jeżeli ja sama nic nie mam, jeżeli jestem pusta, to co mogę dać drugiemu? Jeżeli się napełnię obecnością Boga, to wtedy mogę iść, mogę dać. Dlatego mieć serce Marii i mieć ręce Marty, to jest to, do czego zaprasza nas też ta relacja. Relacja przyjaźni. Benedykt XVI mówi o tym, że człowiek nie może tylko zawsze dawać, musi także otrzymywać. Kto chce dawać miłość, sam musi ją przyjąć w darze. Bardzo często przyjąć jest dużo trudniej niż dać. Że przyjmowanie nie jest rzeczą prostą. Jezus tutaj pozwala siostrom na wybór. Mnie i Tobie też na to pozwala. Bo taki jest też przyjaciel, że szanuje Twoją decyzję, szanuje Twój wybór, nie zmusza. Jezus w postawie tych dwóch sióstr mówi dzisiaj do mnie i do Ciebie, żeby zjednoczyć wysiłki, żeby zjednoczyć swoje działanie, zjednoczyć modlitwę, zjednoczyć trwanie z tym, to do czego będzie Cię przeznaczał, do czego będzie Cię posyłał. Na co może niekoniecznie jesteś gotowa tak po swojemu. On zna serce, On widzi więcej. I w postawie tych dwóch sióstr widać też, żeby nie dać się przytłoczyć tym, co masz do zrobienia tu i teraz, albo co już sobie tam zaplanowałaś na przyszłość. Ale aby słuchać głosu Pana, by dobrze wypełnić zadanie, które przygotowuje Ci życie. Żeby usiąść u Jego stóp, żeby wpatrzeć się w Niego. Nie da się zdać matury, jeżeli nie masz podstawy. Tak po nauczycielsku. Jesteśmy na świeżo po wywiadówkach różni i różne osoby. Są jednostki być może wybitne, które taki przeskok zrobią. Ale myślę, że nie jest to jakoś tam wybitnie częste. Nie, dlatego najpierw jest postawa ucznia, potem apostoła. I dobry nauczyciel to ten, który nigdy nie przestaje być uczniem. Nie wolno nam o tym zapominać. I dzisiaj chciałabym właśnie, żebyśmy zatrzymali się na tym, co mamy na co dzień, być może, że wasze ikony są w jakimś szczytowym miejscu w domu, że ją widzicie. Ale warto na nią spojrzeć trochę inaczej.
Nie będziemy tutaj omawiać szczegółów, bo to już wiecie, kto z kim, po co i dlaczego. Warto zwrócić uwagę na to, że ci przyjaciele patrzą w jednym kierunku. Oni nie patrzą na siebie, nie kontemplują siebie, nie adorują siebie. Są tymi, którzy patrzą na drugiego człowieka, którzy patrzą na tych, do których będą posłani. Ale ważne jest też to, kto obejmuje ciebie. Bo w miejscu tego ucznia, tego mnicha, możesz stać ty. Jeżeli nie zaczepisz się o Jezusa, nie zaczepisz się o Jego mocną dłoń, nie zaczepisz się o Jego słowo, to za wiele z tego dobrego nie wyjdzie. Bo działanie wynika z kontemplacji, a nie odwrotnie. I do tego jest potrzebny też nam drugi człowiek, do tego jest potrzebna wspólnota, żeby móc też zobaczyć swoje ograniczenia, swoje punkty w życiu, które mówią o tym, że jeszcze gdzieś nie domagam, że potrzebuję pracy nad sobą. Że drugi człowiek jest właśnie weryfikacją tego też, jak żyjesz. I że on jest ci niezbędny do tego, żeby